To miał być kolejny odcinek z Forza Horizon. Miałem przetestować BMW M4. Ponoć... Gdzie się wpychasz? Kuźwa, stoję w korku! Patrzcie, jak się wpycha GNU 1. No wyjazd! Chce mi zająć moje miejsce! A tam jakiś korek, jakiś wypadek, nie wiem o co chodzi. Co się stało się? Tu! Patrz go! Jaka rejestracja? Herbata... 23, 81. Wyjazd to, no patrzcie jak się wpycha na Krzysia. Kurde, nie możemy tak na to mu pozwolić. Zjazd to. Chodź tu. Cyk go, kurde. Nie ma się wpychania. Patrz dalej się pcha. Joki koleś, nie daje za wygraną. Ale to jest babski samochód. Ja myślę, że tam za kierownicą jest jakaś kobieta i ona się tu próbuje wepchać. Nara! Proszę na koniec kolejki, zobaczymy co teraz zrobi. Patrz go! O nie! Dobra, koniec tych głupot, co my tu mamy? BMW... Patrzcie, ucieka! BMW M4! Mówiliście, że oprócz BMW M4 GTS jest jeszcze drugie BMW... BMW M4, którym tutaj właśnie jeżdżę. I no, jest! Rzeczywiście możemy tunigować to BMW na no trochę taki lepszy sposób, taki trochę NFS-owy sposób można tuningować ten samochód, co jest fajne i myślę, że sobie to przetestujemy, trochę ściszymy grę, o pyk. I sobie zobaczymy jak się uda zrobić. Ja próbowałem ten samochód zrobić na drift, teraz tak o na tych ustawieniach, które są. Zrobiłem sobie taki leciutki tuning, ale coś jak kurczę po tym treningu w Need for Speedzie tutaj driftować nie... Nigdy mi nie szło to jakoś super dobrze w Fordzie. Ale trzeba przyznać, że teraz to już w ogóle, nie wiem, no spróbujmy zrobić rondo, to jest taki standardowy test, jak nie zrobię ronda, to znaczy, że jestem słaby i nie ma co w ogóle próbować driftować w Fordzie, a jedynie skupić się na wyścigach. Spróbujmy, więc troszeczkę sobie tam porobiłem, kurde, jak ja nie lubię w Fordzie tych napisów na cały ekran, jak wyskakują co do dołączenia do jakiegoś wyścigu. Takie ładne, czyściutkie rondo zrobimy. Ach! Uwielbiamy podczas driftowania w Fordzie, gdy robimy strefę driftową na przykład. Uwielbiamy, gdy zajeżdżają nam drogę trafiki, prawda? To jest najlepsze, co może być. Każdy to pewnie kocha i w ogóle uwielbia w Fordzie. Ja najbardziej chyba, was wszystkich, z nas wszystkich. Pisaliście mi w komentarzach, że w Forza Horizon 3 mało graczy gra już online. Ja tego na razie nie sprawdzałem, no, sprawdzę sobie może na jakimś live'ie, albo sobie przed live'em sprawdzę, jeśli ktoś tam będzie grał, to sobie sprawdzimy to, ewentualnie sobie pogramy razem gdzieś tam na jakimś live'ie czy coś, no nie, bo to chyba o to chodzi. A wiem, że dużo osób jeszcze by chciało sobie pograć albo wrócić do tej gry, do niej już jako takich DLC nie mamy, bo teraz wyszła Forza Motorsport 7, no i twórcy, nie wiem czy te zespoły są jakoś podzielone czy nie, jeśli chodzi o Forzę, ale myślę, że tam bardziej skupiła się ta kampania wokół Forzy Motorsport 7, co moim zdaniem jest słabe. Forza Motorsport 7 jest moim zdaniem gorszą Forzą, chociaż jest to Forza pierwsza seria Forzy, no nie? Ale dopiero Forza Horizon jak dla mnie jest taką Forzą mega fajną grą. No dobrze, bo otwarty świat i tak dalej. No dobrze, no ale to tak sobie gadam, coś tutaj podriftowałem. Popróbuję podriftować dzisiaj. Taką podjąłem decyzję. Chodźmy sobie do garażu. Troszeczkę sobie przerobimy ten samochód. On już jest dosyć mocno porobiony w tym momencie. Nie wiem jak mi pójdzie. Chyba jest nawet za mocny. Zostawimy go w klasie S1. Może uda się jakiś wyścig polecieć. Zobaczymy co mi tam wyjdzie z tego. Więc tak, upgrades. I tutaj mamy bodykit z presets. Ale my wejdziemy sobie w custom i sobie zainstalujemy ten bodykit jakby oddzielnie. Pyk. Będziemy musieli jeszcze coś do niego doinstalować. No i zobaczcie, tutaj mamy znaczne poszerzenie. I to poszerzenie jest bardzo fajnie wykonane w Forzie Horizon 3. Ładnie wygląda, podoba mi się. Możemy sobie jeszcze troszeczkę tutaj stuningować, jeśli chodzi o moc. Na pewno nie będę chciał instalować jakichś tam podwójnych turbosprężarek, bo to strasznie destabilizuje samochód. Potem nie wiem, jak mam go ogarnąć. Ale sobie takie poinstalujemy ulepszenia jeszcze. Nie wiem, czy mi się tam coś nie odinstalowało, na czym mi zależało. Chodzi mi o prowadzenie.
Ale samochód widzę, że jest obniżony. O, patrzcie, odciążenie. Cyk. Widzicie? Dobra, w takim razie odciążenia nie będziemy instalować, ale musimy zainstalować dodatkowe usztywnienie ramy. Zobaczymy, jak ze skrzynią biegów jest zainstalowana. Dobrze. Jeśli chodzi o opony, no są dobre oponki. Z tyłu dałem sobie, damy sobie może pyk, taką szerokość. No i o spoilerowanie. Tutaj mamy tylko jeden spoiler, taki regulowany, jeden spoiler, który pasuje do tego bodykitu, no i brak spoilera. Myślę, że bez spoilera też wygląda bardzo fajnie, tak? To BMW. Nie wygląda już jak rodzinne, jak z poprzedniego odcinka, gdy testowaliśmy sobie BMW M4 GTS. Tutaj już mamy poszerzenie, obniżenie. Wygląda to dobrze. Jest ok. Nie? Cyk. Tylko ten spoiler, ja wiem, on tak i pasuje, i nie pasuje. A spróbujmy bez, co wy na to? No i dobra, ja bym jeszcze tutaj poinstalował jedną rzecz. Musimy wejść sobie w malowania i zobaczyć, co gracze powymyślali, jeśli chodzi o malowanie tego samochodu. W Need for Speedzie Paybacku muszę wam przyznać, że te malowania graczy bardzo mi się podobają. W Forzie nie wiem, czy nie mamy jeszcze więcej możliwości co do kolorowania samochodów. Tak, design and pan. O, i tutaj możemy sobie wybrać new design. I tutaj są rekomendowane, czyli pewnie te najpopularniejsze. Star Wars, patrzcie, Hitman. Są różne takie tematyczne malowania, ale i nie tylko. Możemy sobie wybrać to, co nam najbardziej będzie odpowiadać. Ponieważ to jest taka wersja driftowa samochodu. Golden Line. To by pasowało. Nie? Co by tutaj wybrać? No to chodźmy w takim razie Golden Line. Zobaczymy, jak będzie wyglądało z tym bodykitem, bo miniaturka była z samochodem bez bodykitu. O, bardzo, bardzo długo się pobiera. Wejdę, się jest, szybciej. Nie no, może tutaj jest po prostu więcej detali, ale to jest dobry moment, żeby się napić herbatki. Pyk. Okej, okay, więc mamy Golden Line. I tak wygląda sobie mój... Patrzcie, tak jak z boku się patrzy, no nie? To w ogóle nie widać tego bodykitu. O, jak w ten sposób patrzymy. Nie? Ale jak z tyłu, to masz takie poszerzenie. Ale i tak trzeba przyznać, że w Forzie te samochody wyglądają... Wszystkie ogólnie, no już nie mówię o tych hiper, tak? Bo te hiper to widzisz, patrz, to jest hiper. Ale to na przykład BMW... wygląda z tyłu bardzo podobnie... No, zbliżone jest do BMW, powiedzmy tam M5. Które jest już czterodrzwiowe. A tutaj mamy taki super sportowy samochód. Wiecie, dwudrzwiowy nazwijmy to. I który powinien wymiatać. Tutaj nie powinno być żadnych kompromisów. Powinien sobie świetnie radzić. Zobaczę, jak mi będzie szło driftowanie. Jeśli będzie mi szło słabo, to sobie po prostu się pościgamy. Gdzieś tu lusterko leży. Zobaczymy, ile na tym tuningu on osiąga. Ja go zrobiłem bardziej pod przyspieszenie, więc biegi są delikatnie skrócone. Pada deszcz, więc powinno być ślisko. Pojedziemy sobie w kierunku deszczowego lasu i spróbujemy tam troszeczkę ślizgów zrobić. Jeśli chodzi o ślizganie tutaj w Forza Horizon 3 w porównaniu do NFS-a, no to chyba nie ma dyskusji. Tutaj jest to znacznie trudniej poprowadzić. Tutaj są takie fajne łuki. Myślę, że możemy pojechać w tą stronę. Chociaż zobaczcie, jakbyśmy pojechali kawałek dalej. Tutaj też chyba są jakieś strefy driftowe. Tak, tutaj są dalej strefy driftowe, więc pojedźmy sobie kawałek dalej i zahaczymy te strefy driftowe. Zobaczymy, czy jakieś sensowne drifty uda mi się tym samochodem porobić. Oczywiście nie będziemy robić przy takich dużych prędkościach w NFS-ie. Ważne jest to, aby mieć jak najwyższą prędkość. Tutaj też jest to istotne, ale no... Najważniejsze jest to, żeby kuźwa nie wypaść z trasy. A tu wypaść z trasy jest mega, mega łatwo. W NFS-ie mamy więcej kontroli nad samochodem, a tutaj musimy no tak bardziej realistycznie nim sterować. Chociaż no... To i tak jest styl arcade'owy prowadzenia samochodów, nie? W porównaniu do na przykład Forza Motorsport 7, czy w ogóle serii Motorsport. Tak? Ja tam nigdy nie byłem w Forzie super drifterem, ale jakieś tam strefy na 3 punkty potrafiłem zaliczyć. Mam w garażu kilka takich perełek, które naprawdę wymiatają, jeśli chodzi o ślizganie. Tu chyba mamy strefę pomiarową. Pojedziemy sobie na strefę driftową, może tutaj.
To jest akurat przed nami, więc będzie git. Jeżdżę na skrzyni manualnej, bez ABS-u, bez kontroli trakcji. Oczywiście, bo jeśli chcemy driftować, no to jak kontrola trakcji? Nie będzie pasować nam. Tak, jest ślisko, więc coś tam się będzie bujać. Dobrze, ładnie się nią odwraca, jest w porządku. Myślę, że jeśli chodzi o ten tunik, który sobie tutaj zrobiłem tak na szybko dosyć, tutaj najważniejsze jest, żeby dyferencjał ustawić w ten sposób. Nie w każdym samochodzie to działa, ale w tym myślę, że jest ok, bo wtedy jak puszczamy gaz, no to samochód robi się bardziej skrętny przez to, że dyferencjał nie jest zablokowany przy zwalnianiu, nie? I wtedy samochód bardzo łatwo jest odwrócić z jednej strony na drugą, co w driftowaniu jest mega ważne i wygodne, ale czasami jest tak, że w niektórych samochodach lepiej, aby ten dyferencjał był mocniej przyblokowany przy puszczaniu gazu. Dobra, spróbujmy strefę driftową tu jakoś przycisnąć. O, jak widzicie, tutaj bardzo, bardzo łatwo się można wydostać z... Kurde, nie brakuje mi słowa. Słownictwa. Tutaj bardzo łatwo można wypaść z drogi i nie zaliczać, nie mieć tych punktów. Ale wiecie, czego tutaj brakuje w Forzie? Czego mega brakuje? Zawodów driftowych. Podejrzewam, że driftowanie dla większości graczy byłoby bardzo trudne w Fordzie, dlatego tego nie wprowadzili. Bo no jednak musimy tutaj opanować samochód takim normalnym trybem jazdy. Taki, wiecie, no, nie mamy tutaj, nie zmienia nam się fizyka jazdy, gdy zmieniamy sobie jakiś tam event, no nie? Jak mamy samochód na offroad, to on jest na offroad tylko i wyłącznie, na nigdzie indziej nie będzie jeździł inaczej, na jakimś tam innym, powiedzmy, trybie, tak? Czy tam innym wyścigu. On jest na offroad i na offroadzie będzie się spisywał fantastycznie. W NFS-ie jest tak, że jeśli masz samochód do driftu, to on będzie się zupełnie inaczej zachowywał niż samochód na przykład dragowy, no nie? I to nie wynika z tego, że to jakoś fizyka na to ma wpływ, tak? To jest po prostu straszny, straszny tak sztucznie, no nie? Ale to jest przyjemne, ta sztuczność jest bardzo fajna, bo dodaje frajdy takiej. No, gdybyśmy mieli samochody tak super, super realistyczne w tym NFS-ie, to byśmy nie mogli się nimi bawić, nie moglibyśmy driftować przy prędkości 240 km na godzinę na ciasnych zakrętach, powiedzmy, nie? No, a tego się Forza niestety nie zrobi. Niestety, no, Forza jest inną troszeczkę grą. Ja bym tak Forza Horizon porównał do Test Drive Unlimited... Test Drive Unlimited serii ogólnie. Dlatego, że... Musimy sobie wrócić. Dlatego, że też tutaj... Ogólnie może powiem coś o Test Drive. Test Drive to była taka gra, która była stworzona z myślą o stworzeniu symulatora i o jeżdżeniu samochodem. Samochodami ogólnie, no nie? Taka była pierwsza... Taki był pierwszy Test Drive Unlimited. I taki był drugi Test Drive Unlimited. No i myślę, że taką pałeczkę tej serii przejęła Forza Horizon. Pierwsza część Forza Horizon grałem ostatnio, no i jeśli chodzi o na pierwszą generację konsol była tamta część, która została chyba ulepszona czy zremasterowana na Xbox One, bo można sobie odpalić pierwszą Forzę na łanie. O, 30, no tak słabo mi poszedł ten drift. Znaczy, chyba zaliczyłem na 3 gwiazdki, ale chodzi o to, że nie był ładny, nie? No to tutaj w Forzie mamy takie, wiecie, ściganie się, można powiedzieć, legalne, tak? Nie ma jakichś przesadzonych tuningów, mamy masę samochodów do wyboru. Mamy takie zacięcie realistyczne prowadzenia tych samochodów. I mamy otwarty świat, co jest bardzo ważne. Możemy się tam spotkać z znajomymi w świecie, gdzieś tam pojeździć razem, podriftować, porobić jakieś śmieszne, czy po prostu się pościgać, śmieszne rzeczy, czy po prostu się pościgać razem, prawda? I... Aj. Czy myślicie, że klasa S1 to jest za mało? To jest odpowiednio chyba do driftu. Jakbym miał więcej, podejrzewam, że byłoby mi trudniej opanować ten samochód. Nie wiem, ile tu musimy mieć na tą strefę driftu. 40 tysięcy punktów. To jest dosyć... Ojej, co mi się tutaj zrobiło. To jest trochę dużo. Tutaj mamy kolejną strefę. Możemy sobie robić takie kółeczka, że będziemy sobie jechać tutaj i tutaj i będziemy tak wracać. O, tak zróbmy. Jedźmy teraz tu, zobaczyć jak mi pójdzie. No jest ślisko, ciekawe jakby było bez deszczu. Wierzę, że zaraz może przestać padać.
No, jest to dosyć ślisko. Driftowanie na deszczu jest tyle gorsze, że nie widać dymu. Jeszcze jakby był ten dymek, to by było już całkiem. Tego łuku chyba nie będę w stanie zrobić. Chociaż nie, może jakbym się rozpędził, to by poleciał. 29 tysięcy pykło. Tam chyba zdecydowanie więcej można nabić. Ja próbuję się z lewej na prawą bujać, bo niestety trochę mocy tutaj braknie na tym zakręcie, na tym długim łuku. Ale na tym drifcie jest wystarczająco. Nie no, coś tam idzie, kurczę. Widzicie to driftowanie, jak oglądacie moje odcinki z Need for Speed'a, albo tam miałem takiego live'a, gdzie całego live'a praktycznie driftowałem. No to driftowanie tutaj, a w Need for Speed'ie to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inne bieguny, prawda? Tam rozpędzasz się samochodem na pałę, wjeżdżasz w jakiś tam, wiecie, zakręt, driftujesz na maksa i w zasadzie nie interesuje cię za wiele. O, shit. Nie? A tutaj musisz wszystko dokładnie wyczuć samochód, wcześniej go odpowiednio dostosować albo pobrać sobie tuning innego gracza i coś tam próbować. Nie jest to taka łatwa sprawa, wbrew pozorom. No ale możemy spróbować tak Need for Speedowsko podriftować, co powinno być dość trudne. Wiecie co, ja troszeczkę ściszę sobie muzykę. Ostatnio mi YouTube prawie wywalił film z YouTube'a. Z tego powodu, że muzyka była tutaj za głośno w grze. Także przepraszam was za taką przerwę w prowadzeniu, ale o, troszeczkę ściszymy, coś tam będzie słychać, no ale... Hop, 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 oj, 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 oj. Więc tak, spróbujmy podriftować Need for Speedowsko, czyli rozpędzamy się na pałę, i wchodzimy w zakręty jakoś tam. To na pewno nie jest rozpędzenie na pałę, ale jest tak ślisko, że ja nie wyobrażam sobie wejść w jakikolwiek zakręt. Okej, przede mną jest zakręt dość ostry. Czy jestem w stanie pokonać go przy prędkości 200? Musiałbym pod takim kątem wchodzić, co sprawia, że samochód automatycznie odwraca się i przesterowuje, prawda? No, inna sprawa jest też taka, że jest mokro, bo jesteśmy w deszczowym lesie. Ale no, tutaj sobie tak nie podriftujemy. Tutaj te drifty muszą być dokładne. Takie bardziej rzeczywiste, realistyczne, no nie? Niż takie typowo Need for Speedowskie. Co ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, bo niektórzy wolą sobie po prostu poszaleć tymi samochodami. Ja też tak czasami lubię. Ale też lubię te forzowe driftowanie. Nie jest taka łatwa sprawa. Moim zdaniem jest to trudniejsze niż w Need for Speedzie, bo no raz, że trzeba wybrać sobie odpowiedni samochód, dwa, że trzeba tym samochodem nauczyć się driftować, a trzy, że trzeba go dostosować jeszcze. No, samochód można też podrobić tak od siebie, tak jak ty lubisz driftować, nie? To jest duży plus. I możemy arabskie drifty porobić. Właśnie dlatego, że sobie ten dyferencjał ustawiliśmy w ten sposób, jak wam pokazałem, to możemy bardzo łatwo odwracać w ten sposób samochód. Ale oczywiście najważniejsze jest to, żeby jak największy kąt i jak największą prędkość przy tym kącie mieć, nie? Ale tak, mieliście rację, że jest takie BMW. Ja je kiedyś tam, jeździłem nim kiedyś nawet, w tym BMW, ale jakoś wyleciało mi z głowy, że to zwykłe M4 ma to ulepszenie, to poszerzenie tutaj w Forzie. Też można fajnie podliftować, nie? Dobra, tutaj mamy przed sobą kilka fajnych zakrętów, myślę. Strefę pomiarową. I próbujmy delikatnie. Chciałem powiedzieć, uciekaj Fiesta, ale... Mózg nie przetworzył wszystkiego. O, pięknie. Wiecie, jak to zrobiłem, że tak bokiem leciałem cały czas, to pod jednym kątem? Po prostu nie dodawałem gazu i cały czas miałem zaciągnięty ręczny i tyle. Jest tak ślisko, że dosłownie jak na łyżwach się jeździ. A jeszcze mam dosyć cienkie opony z tyłu zainstalowane, jak do takiej mocy. Więc coś tam można polatać, nie? Dobra, rozpędzimy się troszeczkę. Oj, shit. Rozpędzimy się troszeczkę. No tutaj seria fajnie wyszła nawet dosyć. Tak troszeczkę Need for Speedowsko żeśmy podriftowali.
Jeep przyrżnąłem. Co to też jest BMW? Ale jakie? M4? M4. Aż takie jak moje chyba. Dobra, jedziemy. Tego zakrętu nienawidzę. Zawsze to na pełnym gazie wbijam i zawsze z niego wypadam, jak gdzieś tam ścigam. Wow. No właśnie. Znaczy teraz nie zrobię tego specjalnie, chciałem sobie po prostu podriftować. O, będziemy mieli teraz taki challenge. Zobaczymy, czy uda mi się fajnie rondo zrobić. Przede mną jest taki troszeczkę kręty odcinek. Nie, on jest, te zakręty są bardzo lekkie, więc tutaj z dużą prędkością. Ajajajajaj. Patrzcie, co zrobiłem. No właśnie, tutaj w tym Need for Speedzie chciałem powiedzieć. W tej Forzie jest to fajne, że jak uderzymy w ścianę podczas driftu tyłem, to nie kasują nam się wszystkie punkty czy tam mnożniki, tylko jeszcze dostajemy więcej punktów, bo zrobiliśmy tak zwany Kiss the Wall. To się troszeczkę inaczej tutaj nazywa, no ale zasada jest ta sama. Musimy podczas driftu leciutko dotknąć tyłkiem ściany. W Forzie możemy nawet troszeczkę mocniej dotknąć tej ściany. W rzeczywistości urwałby nam się zderzak przy takim uderzeniu. No ale co tam, liczy się zabawa. Aj, linii to my nie trzymaliśmy tutaj ładnej. Dobra, i mamy rondo, o którym mówiłem. Redukcja na truje. No nie jest to łatwe. Ale takie techniczne, powolne drifty podobają mi się najbardziej. W większości gier i ogólnie chyba najbardziej punktowane są drifty, które... w których mamy duży kąt, uzyskujemy duży kąt, mamy kontrolę nad samochodem i mamy dużą prędkość przy tym. Ale mi się właśnie zawsze podobały takie drifty delikatne, takie... Nie wiem, czy oglądacie takie filmy na YouTubie, jak czasami gdzieś tam frarką jakiś ziomek na ulicach Londynu, powiedzmy, leciutko zadriftuje na skrzyżowaniu czy coś takiego. Takie delikatne drifty mi się bardzo podobają, takie jak tutaj na przykład leciałem sobie kawałek. Przy dużej prędkości wiecie, o co chodzi, nie? Hops. No i już zaczyna się robić pogodnie, więc powinna się zwiększyć przyczepność i powinno być troszeczkę trudniej driftować, dlatego że no, mój samochodzik nie ma aż tak dużej mocy, ale próbujmy jeszcze jakieś zakręty sobie ogarnąć. Oj, co to było? Myślałem, że Subaru. Dobra, ale co do deszczowego lasu wbijamy, tam jest najwięcej takich zakrętów do driftowania, ale ja znam jeszcze jedno takie miejsce w Forzie, gdzie moglibyśmy sobie polatać. W sumie ono jest kawałek drogi stąd. Arabskie drifty. Pamiętam jak na początku zaczynałem grać w Forze i tymi arabskimi driftami na offroadzie próbowałem nabić dużo punktów tych umiejętności, żeby zdobyć poziom. Chodźmy teraz, to jest. Gdzie to jest? Tutaj jest. Tu zamiast tej strefy pomiarowej powinno być strefa driftowa. To jest moim zdaniem najbardziej klimatyczny moment w Forzie, gdzie możemy sobie podriftować. O, i tu chyba możemy się przenieść? Tak, jest fast travel. Takich miejsc powinno być więcej i powinny być oczywiście zawody driftowe. Jakby to było... Każdy taki debeścia, ale by to było zajebiste na multiku. Bo zobaczcie, że tutaj w Forcie synchronizacja między pojazdami jest świetna. Można praktycznie zderzak przy zderzaku, tam drzwi przy drzwiach, lusterko przy lusterku jechać. Praktycznie, bo nie jest aż tak dobrze. Ale widziałem, że są kozaki, które tak driftują i driftowały już tak w Forcie Horizon 2. Są różne tam takie drifty w dokach ponagrywane, super to wygląda. I podejrzewam, że gdyby tutaj były drifty, oczywiście jakbyśmy grali sobie na sesji publicznej, to byłoby znacznie, znacznie więcej chaosu, ale w takiej ogarniętej już sesji, powiedzmy, mogłoby być naprawdę mega, mega ciekawie. Widzicie, jeśli chodzi o driftowanie, można driftować tutaj fajnie i nawet taki ziomek jak ja, który nigdy w Fordzie driftować specjalnie nie potrafił, pyk, dał radę sobie zrobić samochód. Mniej więcej, żeby nim tam coś polatać, zdobywać strefy na 3 gwiazdki. Oczywiście są lepsi gracze, którzy potrafią robić to lepiej. No ale kurczę, myślę, że jakoś mi idzie po dłuższym graniu w Need for Speed'a. Uwierzcie mi, jak się tak przesiądziesz z Need for Speed'a na Forze, to doznajesz takiego szoku, takie what the fuck, kurde. W tym Need for Speed'ie to jakoś tak jeździ się, ojej, jak, nie wiem,
jak resorakami, jak jakimś, nie wiem jak to nazwać, no. To jak tak byście przesiadł z jakiejś fajnej gry komputerowej wyścigowej, nie mówię tu o symulacji, ale wyścigowej, jakiejś wyścigówce, na telefon i grał sobie w asfalta, wiesz, że tam musisz pochylić telefon w tą stronę, zrobić jakąś tam małą akcję i samochód nagle robi ci kilka piruetów, powiedzmy w powietrzu, nie? Czy coś takiego. No, to jest takie właśnie porównanie. Po prostu taki mega arcade, nie? Tutaj jest taki tylko delikatny ten arcade. I taki bardzo przyjemny, chociaż też nieraz dostawałem pierdolca, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu w Forzie, dlatego że no jest ono takie bardziej driftowe, bym powiedział. Samochody powinny być chyba bardziej przyczepne, no nie? W rzeczywistości. No ale dzięki temu możemy sobie fajnie podriftować. Chociaż rzeczywiście brakuje tutaj takich miejsc typowo driftowych, gdzie moglibyśmy sobie poszaleć. No, poza miastem, może na następny odcinek, jak będziecie mieli ochotę, piszcie też w komentarzach, czy chcecie, żebym więcej podriftował właśnie na odcinkach. Jeśli wam się to spodobało, jeśli się podoba takie driftowanie, dajcie znaka. Ja myślę, że na live'ach byłoby to fajniejsze, jakbyśmy jeszcze razem sobie grali i driftowali tutaj. No bo podejrzewam, że są osoby, które jeszcze chcą tam sobie pograć razem, a nie mają możliwości, no bo niedużo osób już teraz gra w tą Forza Horizon 3, prawda? No ale kto tam gra, to pewnie by miał ochotę sobie podriftować i pośmigać w ten sposób. BMW na pewno będzie samochodem, którym sobie podriftuję w jakichś tam live'ach z wami razem, jeśli się na taki umówimy. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.